Stołeczni aktywiści nie chcą wyburzenia rotundy. Już niedługo budynek może zniknąć z mapy Warszawy. Problem w tym, że to kultowy punkt spotkań, a zdaniem niektórych mieszkańców, jeśli pójdzie do rozbiórki, to miasto straci istotny kawałek siebie. Właśnie dlatego na Facebooku powstało wydarzenie nie dla wyburzenia rotundy, które zgromadziło już kilkanaście tysięcy osób. Maciej Witeska, inicjator. Większość fanów i uczestników wydarzenia, z tego co się orientuje, jest za pozostawieniem rotundy w niezmienionym kształcie, czyli wpisania ją jak i reszty ściany wschodniej do rejestru zabytków. Natomiast uważam, że jakimś kompromisem byłoby pozostawienie może konstrukcji, bo kształt, jak wiemy, bank chce zachować, niech będzie to właśnie jakiś element posadzki. Coś, co jednak kojarzyłoby się z tym starym budynkiem, a nie tylko z wydmuszką, jak nazywamy takie nowe zabytki w Warszawie. Na pewno będziemy podpisywali pod wydarzeniem ankietę, jeżeli zawiodą nasze próby, które podejmowaliśmy, bo kontaktowaliśmy się już z nowym mazowieckim konserwatorem zabytków, która pani Jezierska deklaruje pomoc również w pisaniu budynku w rejestr zabytków. Natomiast ostatecznością z naszej strony będzie pewnie jakaś manifestacja, jeżeli wszystkie drogi zawiodą. Urzędnicy stołecznego magistratu też nie mogą zrobić wiele, ale zapowiadają, że mimo to sprawie się przyjrzą.